Michał Karnowski, witam Państwa w studiu telewizyjnym portalu w polityce.pl, a moim gościem jest Pan Mariusz Błaszczak, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Witam Dzień serdecznie. dobry. Dziękuję, że w tym gorącym czasie kampanijnym znalazł Pan czas na wizytę w naszym studiu. No, a czas tym bardziej gorący, że dzisiaj wieczorem debata Pani Beata Szydło, kandydatka PiS-u na premiera kontra premier Ewa Kopacz. Niektórzy nasi czytelnicy mówią, że ryzykowne zagranie, że może lepiej było trochę uniknąć tego starcia, uchylić się. No, PiS idzie po zwycięstwo w ocenie większości komentatorów i według większości sondaży. Czy warto tak ryzykować? Czy to jest ryzyko? No rzeczywiście są takie komentarze, że do debaty stają przede wszystkim, chcą tej debaty ci, którzy są w gorszej sytuacji, a nie ci, którzy są w lepszej sytuacji. Tylko z tym, że my jesteśmy konsekwentni. Prawo i Sprawiedliwość od początku. Mówimy w ten sposób, że chcemy rozmawiać. Prezes Beata Szydło zawsze tak powtarzała i to druga strona unikała. Szukała jakichś wymówek, jakichś wytrychów. Przyjęliśmy też warunki, jakie nam podyktowały stacje telewizyjne, te główne stacje telewizyjne. To kolejna wątpliwość, czy tam... Nie mieliśmy wyboru. Nie? Nie mieliśmy wyboru, dlatego że to wszystko by wyglądało w ten sposób. Przy przewadze właśnie mediów tego głównego nurtu pewnie obarczyliby nas odpowiedzialnością za to, że do debaty by nie doszło, bo postawili nam ultimatum. Albo na ich warunkach, albo nie ma debaty. No więc zgodziliśmy się, nie mając specjalnie wyboru. Rzeczywiście jeden z dziennikarzy został zmieniony na panią redaktor Dorotę Gawryluk, czyli pani redaktor jest obiektywnym dziennikarzem, czego... No tak. Czy tamci są po prostu wyraźnie nacechowani? Ja nikomu nie odbieram też prawa do bycia wyrazistym publicystą, bo przecież sam taki jestem, ale wtedy nie udajemy obiektywnego moderatora, prawda? No nie mamy tej mocy już, tej siły moderacji obiektywnej takiej dyskusji. Więc właśnie, my mieliśmy zupełnie inny pomysł, żeby tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, żeby taka debata odbyła się na jakimś neutralnym gruncie, żeby jedna strona zaprosiła na przykład dwóch dziennikarzy, druga strona też dwóch dziennikarzy, czyli czworo dziennikarzy i dwie panie, czyli pani prezes Beata Szydło i premier Ewa Kopacz. I ten sygnał mógłby być wyprodukowany przez jakąś niezależną firmę, a potem udostępniony wszystkim telewizjom. I to byłoby uczciwe i sprawiedliwe postawienie sprawy, no ale nie ma woli. No nie ma woli wśród tych, którzy dominują zarówno w przestrzeni medialnej, jak i... Jest pan blisko tego centrum decyzyjnego Prawa i Sprawiedliwości. Może pan zdradzić, jak się zaprezentuje pani Beata Szydło? Czy to jest kurs na jakąś ofensywę, czy odwrotnie uspokajanie tych, którzy się mogą ewentualnie niepokoić zmianą w Polsce? Beata Szydło będzie sobą. Jest zrównoważona, jest bardzo merytoryczna. Mówi Ewa Kopacz trochę śpiąca. Ale no to te złośliwości to tylko wynika z braku pewności ze strony PO i Ewy Kopacz. Zresztą wczoraj udzielała premier Kopacz wywiadu w jednej ze stacji radiowych. No i tak jak to zostało określone na portalu w polityce.pl, była rozedrgana, była bardzo zdenerwowana. To świadczy nie najlepiej o stanie władzy. W tle jest druga noga, drugi nurt kampanijny, Jarosław Kaczyński. Ja uważam, że dobrze, że nie dał się tutaj tak steroryzować, tak powiem, tym komentarzom, głównie zresztą z tych stron mu nieprzychylnych i uczestniczy w kampanii. Pamiętajmy, że wybory prezydenckie PiS wygrał w ogromnej mierze dzięki mobilizacji tych, którzy zawsze głosują, ale czasem im się nie chce pójść. Tu widać, że też ta próba będzie do końca premier Kaczyński w tej kampanii. To on jest jednak, wprost to mówimy, liderem formacji idącej po władzy? Premier Kaczyński jest oczywiście liderem Prawa i Sprawiedliwości, będzie aktywny każdego dnia, aż do piątku włącznie będzie jeździł po Polsce. Dziś jest na Podhalu, ale również inni liderzy Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy jeździmy. To jest pełna mobilizacja, dlatego że tu powołam się na słowa właśnie premiera Kaczyńskiego. Nic nam się nie należy. Wszystko musimy wypracować. Wypracowujemy poparcie poprzez rozmowy z ludźmi, poprzez spotkania z ludźmi, poprzez przekonywanie i zachęcanie. Jeżeli chcemy dobrej zmiany w Polsce, to pójdźmy na wybory 25 października. Zaprośmy na te wybory również swoich znajomych, sąsiadów, rodzinę, żeby wszyscy poszli i oddali głos na listę numer jeden, na listę Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy będziemy mieli gwarancję merytorycznej zmiany, bo prezes Beata Szydło pokazuje, co i jak trzeba zmienić, żeby naprawić to, co się złego wydarzyło przez ostatnie 8 lat. Pokusiłby się pan jakąś prognozę w wyniku wyborów? No cóż, nie. Myślę, że to byłoby
przedwczesne, chociaż ja mam głęboką nadzieję zmiany, dobrej zmiany właśnie. To jest bardzo możliwe. Teoretyczne szanse są, żeby Prawo i Sprawiedliwość rządziło samodzielnie. Czy tak będzie wszystko w ręku wyborców? I my bardzo prosimy o to, żeby zaufać Prawu i Sprawiedliwości. My dotrzymujemy słowa. No cóż, zobaczymy jaki ten wynik. Pewnie debata dzisiejsza wieczorna będzie miała na to spory wpływ, także będziemy pewnie wszyscy oglądali, a na pewno też nasi czytelnicy, ludzie mocno przeżywający sprawy publiczne. Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, lider tej podwarszawskiej takiej listy PiS-u, to się mówi obwarzankowej. Obwarzanek to jest 8 powiatów tak. Wokół Warszawy, a więc począwszy od mojego rodzinnego Legionowskiego, poprzez Wołomiński, Otwocki, Piaseczyński, Pruszkowski, Grodziski, Zachodni Warszawski i Nowodwarski. To zaleta jest taka, że jak się właśnie wyjedzie z Warszawy w którymkolwiek kierunku, to tam można spotkać te plakaty. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.